Jana i Eryka Latonia, także pierwszą trójkę w klasyfikacji generalnej Jarosław Marycz, Eryk Latoń i Lamerting. Drugi wygrany wyścig przez ciebie. A Kalisz Konin? A to w zeszłym roku. Czyli pierwszy wygrany. Czyli się cieszymy. Dokładnie. Każdy zwycięstwo cieszy, także oby więcej. Ciężko było, bo musiałeś przez cały wyścig pilnować przede wszystkim rywali, no ale i sam zbierałeś bonifikaty. Dokładnie. Tylko, że nie jestem takim rasowym sprinterem, było dosyć ciężko, dlatego że wyścig jest taki płaski, rozgrywa się na sekundy, także trzeba było być bardzo czujnym i dlatego te 2 sekundy wystarczyło, żeby objąć prowadzenie i utrzymać tą koszulkę lidera. Dziękujemy bardzo. A jeśli mówimy o rasowych sprinterach, to na pewno Eryk Latoń, drużyna BDC Mark Pol. Czy już jesteś, Eryku, rasowym sprinterem? Tak możesz o sobie powiedzieć, po tym dzisiejszym zwycięstwie i po poprzednich? Nie, do rasowego sprintera jeszcze troszkę brakuje, ale myślę, że nie jest źle. Nie wygraliście w klasyfikacji generalnej, no ale odnieśliście to zwycięstwo etapowe, na którym wam pewnie zależało. No i masz świadomość, że pokonałeś wicemistrza olimpijskiego, wielokrotnego medalistę mistrzostw świata na torze Aleksa Rasmussena. Czy liczysz sobie taką hierarchię zawodników, z którymi wygrałeś? No tak, na pewno Rasmussen jest bardzo dobrym zawodnikiem i sprinterem, ale na jednym etapie dałem mu się ograć, ale dzisiaj mu udowodniłem, że też jestem szybki. Cały tydzień ścigania jest satysfakcja? No to bardzo dużo. No to fajnie. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zwycięstwo na dzisiejszym etapie.